się zdecydować na pewno na jakieś współżycie seksualne, to pewnie będzie mi dobrze i pewnie szybko wyjdę. A może nawet wcześniej, a może nawet nie będę miała aktu oskarżenia. Szantażowano, że albo ta osoba nie odzyska swoich dzieci, albo nie będzie się już mogła o nie starać. To było nieludzkie traktowanie ludzi, którzy znaleźli się w więzieniu. To jest takie nadużycie władzy, jakie trudno sobie wyobrazić. To więzienie przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Odsiaduje tu wyrok prawie 1500 przestępców. Na terenie kompleksu stoi niepozorny budynek. To oddział kobiecy, przez więźniów i strażników nazywany babińcem. W oddziale tym przebywa około setki skazanych i aresztowanych kobiet. Dotarliśmy do jednej z nich. Katarzyna B. do babińca trafiła z powodu podejrzeń o wyłudzenie kredytu. Podczas pobytu pomagała w więziennej kaplicy. Opowiedziała nam o tym, co ją tam spotkało. Nic się nie działo. Do czasu, kiedy którąś niedzielę, jak zawsze przyszedł po mnie przed godziną 9:00 i przyprowadził mnie do kaplicy. Zdziwieniem było tym moim, że o tej porze w kaplicy w niedzielę jeszcze ktoś był zawsze. Jakiś zespół, który grał na gitarze jakieś pieśni kościelne. No, w tą niedzielę nie było nikogo. Wszedł, zamknął drzwi na klucz. W tym drugim pomieszczeniu, jak weszłam, stał stolik. Na tym stoliku był obrus, wino bordo czerwone, dwa kieliszki, ciastka i świeczka. Dokładnie wiedziałam, o co w tym wszystkim chodzi. No i nie dawał za wygraną. Powiedział, że jeśli teraz się zdecyduję na coś, to pewnie będzie mi dobrze i pewnie szybko wyjdę. Używał swojej władzy, że ma mnóstwo znajomości i że jest w stanie zniszczyć każdego. Zaczęła się między nami szarpanina tak naprawdę. Jak on się zachowywał? On chciał mnie przytrzymać, czyli tak jak chwyta, prawda, za ramiona. Oczywiście się wyrwałam, prosiłam, żeby otworzył drzwi, bo on miał klucz przy sobie. Myślę, że on się poddał. Moja kategoryczność była tak ogromna i przerażenie w tym wszystkim, że byłam była zdolna do wszystkiego. A w takich miejscach jak kaplica więzienna jest tak zwany przycisk w razie jakiegoś nagłego zdarzenia, więc myślę, że bał się, że z tego przycisku mogę skorzystać, no i wtedy będzie problem. Ja nie wiedziałam, co ja mam teraz z tym zrobić. Dodatkowo zdawałam sobie sprawę z tego, że tylko ja się temu sprzeciwiam, tylko mnie się to nie podoba. Ja byłam przerażona. Ja tak naprawdę bałam się, że ja już nie wyjdę z tego więzienia. Jeszcze wtedy wierzyłam, że wymiar sprawiedliwości mi pomoże. Katarzyna B. napisała dramatyczny list do prokuratury. Szczegółowo opisała krzywdę, którą wyrządził jej pracownik więziennej kaplicy. W liście opisała też przypadek innej więźniarki, która zaszła w ciążę podczas pobytu w babińcu. Wskazała, że ojcem dziecka mógł być ten sam pracownik kaplicy. Udało nam się dotrzeć do strażnika, który pracował wtedy w więzieniu na Kleczkowskiej. Opowiedział nam o specjalnej procedurze, jaką objęto wtedy więzienną kaplicę. Czy spotkał się pan kiedykolwiek z tym, żeby jakaś z osadzonych zaszła w ciąży na terenie zakładu? No, to podobno jakaś tam pani zaszła w trakcie mszy, jak tam sprzątały, czy tam służyły do mszy. Czyli głośno było o tym? Bardzo głośno było o tym. Tak, bo później siedzieliśmy na mszy nawet. Wyznaczali funkcjonariuszy, którzy chodzili, siedzieli na mszy. I zanim wyszła ta historia z ciążą, to... Nie było czegoś takiego, nie było czegoś. Bez szczególnego pilnowania. Nie było, nie było. Dramatyczny list osadzonej w złym świetle stawiał personel i dyrekcję więzienia. Opisane sprawy powinny zainteresować policję i prokuraturę. Jednak w zakładach karnych korespondencja więźniów podlega ścisłej cenzurze. W życiu nie pomyślałam, że służba więzienna za wszelką cenę będzie blokowała, żeby to pismo nigdy nie wyszło do tej prokuratury. Przez osoby, które przynoszą jedzenie, został przekazany list i ktoś ten list przekazał na zewnątrz. I na zewnątrz został wysłany. Kiedy list trafił do prokuratury, śledczy wszczęli postępowanie. Przebywające na oddziale kobiecym więźniarki wzywane są na przesłuchania. Jednak w zeznaniach opisują pracownika kaplicy w samych superlatywach. Jedna z osadzonych potwierdza natomiast, że podczas pobytu w zakładzie karnym zaszła w ciążę.
ale odmawia podania tożsamości ojca dziecka. Twierdzi, że do zapłodnienia doszło podczas odwiedzin w sali widzeń. Treść zeznania może wskazywać na popełnienie przestępstwa lub co najmniej poważne złamanie regulaminu więzienia. Jednak z akt wynika, że prowadzący sprawę ignorują to zeznanie. Nie zostają przeprowadzone testy DNA i okoliczności ciąży jednej z osadzonych nie zostają wyjaśnione. Nikt nie zapytał jej, jak jest możliwe, że w tym zakładzie karnym, przebywając, nie wychodząc na przepustki, zaszła w ciąży i nikogo to nie dziwi. Tymczasem w więzieniu na Kleczkowskiej informacja o prokuratorskim postępowaniu rozchodzi się bardzo szybko. Piekło na mnie czekało w więzieniu, no bo ruszyłam coś, co się nikomu nie spodobało, więc wszyscy byli przeciwko mnie. Co by się wydarzyło, jeśli w swojej kuwecie znalazłabym torebki z narkotykami? Jak wtedy bym się wytłumaczyła? Nasza rozmówczyni, która wysłała list do prokuratury, poprosiła o udzielenie ochrony. Kiedy prowadzący śledztwo zignorowali jej prośbę, ze strachu odmówiła dalszych zeznań. Sprawa została więc umorzona w 2009 roku. Dwa lata później w zakładzie karnym przy ulicy Kleczkowskiej wybucha afera. CBŚ zatrzymuje funkcjonariuszy służby więziennej. Ujawniają przypadki korupcji i współpracy pomiędzy strażnikami i osadzonymi. Skala nadużyć jest szokująca. Oto zeznania jednego z zatrzymanych strażników. Byłem funkcjonariuszem służby więziennej w ZK1. To, że my bierzemy łapówki od złodziei, to nie patologia, a normalka. Takie praktyki to codzienność. Sądzę, że około 30-40% funkcjonariuszy ochrony w naszym zakładzie karnym bierze łapówki za usługiwanie osadzonym. Wtedy pomyślałem sobie, że też zacznę brać od złodziei. Sądziłem, że jak zostanę złapany, to najwyżej wyląduję na kogutku i temat zostanie zamknięty. Na oddziałach po godzinie 15 dzieją się cuda. Złodzieje z różnych cel odwiedzają się, piją wtedy alkohol, niejednokrotnie ćpają. Nadto niektóre cele swoim wyposażeniem przypominają przytulne mieszkania. Takie przywileje dla złodziei kosztują. Przypominam sobie, że jak CBŚ zawinął naszego kolegę B, to pod murami więzienia garściami zbieraliśmy karty SIM, które złodzieje wyrzucali przez okna. Nasze kipisze nie odnoszą takich sukcesów. Większość funkcjonariuszy osadzonych traktuje jak swoje drugie źródło dochodu. Tam jest taki burdel, że szkoda gadać. W zeznaniach dotyczących afery w więzieniu na Kleczkowskiej pojawia się nie tylko korupcja. Docieramy do byłego gangstera, który odbywał tam wyrok za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wiesz, jak się siedzi 4 lata, to różne historie do człowieka przychodzą. To, że dziewczyny były wykorzystywane seksualnie, to wiem na 1000000%. To, jak to się odbywało, to wiem od chłopaka, który brał w tym udział. Dozorami procederu byli klawisze. Oni dziewczynami handlowali. Za 200 zł. Dziewczyny nie dostawały żadnej kasy do ręki. Kawę, fajki. Wszystko. Kto na tym zarabiał? Klawisz. Zapytasz mnie, jak taka dziewczyna się zgadzała? Dziewczyna ma wyroki i znikąd nie ma pomocy. Niczego nie ma. Ona nie ma gdzie się poskarżyć. 200, 250, taka była stawka. Jak dziewczyna nie chciała, to nie przymuszali. I na łaźnię, albo do magazynu. A kasę brał klawisz. Początkowo te relacje traktujemy z rezerwą, gdyż więźniowie często oskarżają funkcjonariuszy służby więziennej. Udaje nam się jednak dotrzeć do strażnika, który potwierdza, że wyprowadzano kobiety z babińca w celach seksualnych. Cuda się działy w kryminale. Cuda kiedyś. Oni we dwójkę. To wyszło po wszystkim. Jak się to działo, to było zamiatane pod dywan. To wyszło później. Oni prowadzali dziewczyny do łaźni. Przynosili przepustki po jakimś tam pretekstem i oddziałowa wydawała. Nie wiedziała, co się potem z tą dziewczyną dzieje. Żeby wyjść z oddziału, to musisz mieć taką małą przepustkę. Przychodził widzeniowy, myśmy mieli takie przepustki blanko. Strażnicy to robili przy młodych oddziałowych. Młode to nie kumate. Ale jak widziały przepustkę, to wydawały dziewczynę z oddziału. Ale te przepustki potem ginęły. Miał pozycję dobrą. Mieli możliwości, mogli zarobić. Kiedyś nie było takiego nadzoru. Osoby, do których dotarliśmy, pochodzą z dwóch stron więziennego świata. Relacje są zbieżne i pojawiają się w nich dwa te same nazwiska strażników. Wynika z nich także, że do wyprowadzania kobiet z babińca miało dochodzić po urzędowych godzinach pracy, kiedy administracja opuszczała zakład karny.
okazało się, że to, czemu ja się sprzeciwiłam, było ogólnie przyzwolone i wszyscy byli z tego zadowoleni. To nie jest możliwe, żeby przyjść do celi, wyciągnąć osadzoną i gdzieś ją przeprowadzić. Takie wypadki się zdarzały? Takie wypadki były bardzo często nawet. Przychodzi oddziałowy i mówi, że potrzebuje osoby, żeby posprzątać salę w szpitalu, bo jakiejś tam osoby, która miała to zrobić, nie ma, prawda, bądź jest chory. Po czym za 2-3 godziny taka osoba jest z powrotem przeprowadzana. I to już jest... To nikogo nie dziwiło. Nikt nie weryfikuje, w jakie miejsce ona poszła, gdzie ona poszła i co ona tam robiła. Często kobiety wyrażały na to zgodę. Że chciały chodzić? Tak. A były takie przypadki, że kobiety nie chciały na to chodzić? Były. Myślę, że większość było tych, co nie chciała, ale pod szantażem, że może nam się stać krzywda, że możemy nie dostać paczki i masę innych rzeczy, które jesteśmy, są w stanie nam zabronić, no myślę, że większość zgodzi się na wszystko. Każde wyjście z celi powinno być zapisane w książce ruchu. Czy książki ruchu to jest wiarygodny dokument, czy można go fałszować? Wpisujemy, co chcemy i kiedy chcemy. Albo wpiszemy, albo nie wpiszemy. Nikt nam tego nie udowodni. W każdej chwili można sobie chodzić po całym kryminale z osadzonym. Ponad miesiąc temu wrocławska prokuratura, która zajmuje się aferą w więzieniu na Kleczkowskiej, wysłała do sądu kolejny akt oskarżenia. Jednemu ze strażników, Arturowi K., postawiono zarzut, że przyjął pieniądze za umożliwienie osadzonemu odbycia stosunków seksualnych z kobietami z Babińca. Oto fragment zeznania osadzonego. Chciałem jeszcze powiedzieć o dowódcy zmiany o imieniu Artur. Ja się dowiedziałem, że on może załatwić dziewczyny z Babińca. Chodziło o dobrowolne współżycie z nimi. Poszedłem do Artura i spytałem, czy jest możliwość, aby przyprowadził jakąś dziewczynę. Powiedział, że tak, za 50 zł. Ja dwukrotnie skorzystałem z takiej możliwości. Raz było to za 50 zł, raz za 100 zł. Ja najpierw przekazywałem Arturowi pieniądze. To było po apelu wieczornym na korytarzu. Zaraz jak dałem mu pieniądze, to on powiedział oddziałowemu, żeby mnie zaprowadził na 1A do pustej celi. Ta cela była otwarta. Poczekałem chwilę i jakiś oddziałowy przyprowadził jakąś kobietę. Nie znam jej danych. Odbyliśmy stosunek seksualny. Ja myślę, że ona zgodziła się za pieniądze, które otrzymywała od oddziałowego. Ten proceder był powszechnie znany wśród złodziei. Za drugim razem wyglądało to podobnie, tylko zapłaciłem 100 zł. To była inna kobieta. Moim zdaniem te kobiety nie były do tego zmuszane. Funkcjonariusz służby więziennej zachował się jak sutener. My oceniamy to w kategoriach konkretnej kwalifikacji prawnej. Ta kwalifikacja została opisana jako przyjęcie korzyści majątkowej. Z informacji prokuratury wynika, że w trwającym wciąż śledztwie zlecono policji analizę akt kilku zakończonych postępowań pod kątem kontaktów seksualnych pomiędzy osadzonymi. Słyszałam tylko jedną historię osoby, która przesiedziała 2 lata i ta osoba wręcz opowiedziała o kontaktach z... Mało tego, była tak przerażona, że powiedziała, że dla mnie byłoby lepiej, że jeśli kiedykolwiek coś takiego by mnie spotkało, to lepiej, żebym się zgodziła. To była osoba, która miała męża, no, normalne życie, jakoś tak 2 lata. Czyli ona potwierdziła, że była wykorzystywana seksualnie, tak, w więzieniu. Tak, ona nie chciała w ogóle o tym rozmawiać, była przerażona, zamknięta w sobie. Dostrzegamy trud nie tylko ze strony kobiet, ale generalnie osób, które składały jakieś relacje na ten temat, kontaktów seksualnych. Trud w postaci, no, pewnej wstydliwości ze strony tych osób. Osoby nie są chętne, zainteresowane, aby o tych sprawach opowiadać. Docieramy do kolejnego byłego więźnia z zakładu karnego na Kleczkowskiej. Co można było załatwić w więzieniu? No, praktycznie wszystko. Można powiedzieć, że od papierosów z wolności po dziewczyny. Chętne dziewczyny godziły się na takie po prostu przechadzki, w cudzysłowie mówiąc, na szpital, a szły przykładowo do kantorka na szpital lub na łaźnię. Tam już tak samo czekał jakiś tam klient tej dziewczyny, który się po prostu miał z nią kochać, prawda, uprawiali seks. Seks, wiadomo, był płatny. A ile kosztowała taka usługa? Taka usługa kosztowała w granicach od 150 do 300 zł. Taka dziewczyna, no, szła na to, bo miała obiecane przykładowo jakieś tam przepustki, jakąś tam szybszą, lepszą opinię, jakieś wnioski nagrodowe. Nasz rozmówca opowiedział również ze szczegółami to, co usłyszał od swojej znajomej.
Miała ona uczestniczyć w nielegalnym procederze kontaktów seksualnych pomiędzy osadzonymi. Została taką propozycję, żeby spotykać się właśnie w celach seksualnych. Na początku się zgodziła, bo miała bardzo trudną sytuację, tam rodziną nikt nie odwiedzał, prawda, i chciała tak samo wyjść jakoś do swojego dziecka. Później dziewczyna po prostu zrezygnowała z tego procederu, nie chciała, wręcz później została zmuszana. Z tego względu, że po prostu mówiono jej, że będzie miała pogorszoną opinię w zakładzie karnym, że na pewno nie będzie mogła wyjść na wokandę, no i niestety zgodziła się na dalsze współżycia. I to już było za darmo, tak? To już później się odbywało za darmo. Po prostu to zwykły szantaż. Postanawiamy znaleźć dziewczynę, której historię usłyszeliśmy. Wiemy jedynie, że można ją spotkać na ulicach Wrocławia, w rejonie dworca kolejowego. Cześć, przepraszam, znam może... Pytam, bo szukam takiej dziewczyny. Słuchaj, ja już znam, nie? Ja już znam bardzo dobrze. Tak? Gdzie ją mogę spotkać? W ten sposób. Chcę z nią pogadać. To z tego co wiem, ona miała być na pokrzywę. Teraz? Miała być. Ale nie jest. Dzisiaj ją spotkałem, nie jest. Czyli widziałeś ją dzisiaj? Poś. Tak? Poś. W końcu, po kilku dniach poszukiwań, udaje nam się ją odnaleźć. Zapraszamy po przerwie. Odnajdujemy dziewczynę, która kilka lat temu przebywała w więzieniu na Kleczkowskiej. Kojarzy pani takich strażników jak... A co pani chce wiedzieć w ogóle? A słyszała pani coś o prostytucji? Na oddziale kobiecym? Może zła prostytucja. Czy kiedykolwiek proponowano pani coś takiego? Nie. Mnie nie składano coś za nic. Ja niebawem mogę się tam znowu znaleźć. Mhm. Nawet miała bardziej pod górę, więc chyba nie. No nie wiem, czy bardziej. Nasza rozmówczyni zaprzecza, aby kiedykolwiek składano jej propozycje kontaktów seksualnych z osadzonymi mężczyznami. Wyraźnie zaznacza przy tym, że może jeszcze wrócić do więzienia przy ulicy Kleczkowskiej. Jej słowa potwierdzają jednak wiele okoliczności, o których słyszeliśmy wcześniej. Co pani może powiedzieć na temat tych dwóch strażników? Kojarzy ich pani? Tak. Mhm. Nie wiem, na rękach. To spoko koleś, czy nie? No spoko, ale taki... Nie zna baby, no. Mhm. Nie powinien się tak zachowywać mężczyzna w ogóle w związku. Tym bardziej to osadzony chyba, nie? Pisał po rękach i co się dalej działo? Gdzie się zaprosił? Mhm. Ja, Na początku nie chciała się przyznać nikomu. Później zaczęła po prostu już mówić, jak już miała wszystkiego dosyć. Prosiłem ją na przykład, żeby tam skontaktowała się na przykład z policją i tak dalej, żeby to po prostu no nie chciała, bo w końcu to kobieta, prawda? I głupio by było na pewno mówić o tym wszystkim przed sądem. Jak długo ona w tym trwała? Około 8-9 miesięcy. A jak ona potem to zniosła? Czy jakoś się odnalazła w rzeczywistości? Spotkałem ją raz i wziąłem po prostu brak dziewczyny. Pytałem się, czy z kimś skontaktowała na ten temat. Powiedziała, daj spokój. Obecnie po prostu zażywa narkotyki. Relacje o tym, że osadzone z oddziału kobiecego były prowadzone na oddziały męskie w celach odbycia stosunku seksualnego, znajdujemy jeszcze w zeznaniach czterech innych świadków. Wszystkie te zeznania są do siebie podobne i opisują proceder, jaki miał mieć miejsce na przestrzeni co najmniej kilku lat w zakładzie karnym numer 1 we Wrocławiu. Zapytaliśmy obecne władze więzienia o to, czy kiedykolwiek były prowadzone na jego terenie postępowania wewnętrzne dotyczące niezgodnych z prawem i nieregulaminowych kontaktów seksualnych. W odpowiedzi rzecznik zakładu karnego napisał, że sygnały takie nie docierały do zarządu jednostki,
i nie były prowadzone żadne postępowania wyjaśniające w tym zakresie. Nie uzyskaliśmy również zgody na rejestrację zdjęć na terenie więzienia. Jako powód podano trwające remonty. Służba więzienna to jest taka komórka, która ma spełniać swoją rolę jak gdyby trochę resocjalizacyjną, prawda? No w tym momencie o jakiej resocjalizacji tutaj mówimy? To jest takie nadużycie władzy, jakie trudno sobie wyobrazić.